Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj odpowiem na pytanie, ile kosztuje zrobienie prześcianki za pomocą M-systemu oraz pokażę krok po kroku, jak to wygląda. Mam do odremontowania jeden pokój, gdzie jedna ściana wymaga zasłonięcia. No więc tak, najpierw zacznę od demontażu osprzętu znajdującego się na ścianie. W moim przypadku jest to uchwyt na telewizor oraz kilka gniazdek. Osprzęt elektryczny oczywiście demontuję na wyłączonym napięciu. No i na tak przygotowanej ścianie zaczynam rozplanowanie płyt GK. W moim przypadku będą to tylko dwie płyty, całą zacznę od prawej strony. Oczywiście znaczę sobie ołówkę miejsce łączenia płyt. A następnie po całym obwodzie ściany oznaczam sobie 7 cm. Te linie będą to skrajne miejsca montażu łączników. Następnie rozplanowuję sobie miejsca łączników oraz znaczę je na ścianie. W moim przypadku łączniki w pionie będą rozstawione co 50 cm, a w poziomie co 55 cm. Mierząc od prawej strony, teraz wiercę sobie otwory oraz montuję kołki montażowe. Nie zapominając o zabezpieczeniu podłogi. Następnie ustawiam sobie laser płaszczyznowy na odpowiednią odległość. No i niestety, jak widać, ściana nie jest za prosta, ucieka około 3 cm. No i dlatego moim zdaniem tutaj M-System sprawdzi się bardzo dobrze. Montaż takiej prześcianki na pewno będzie łatwiejszy i szybszy niż na przykład przy przyklejeniu płyt GK. No i zajmie mniej miejsca niż przy montażu na stelażu, bo laser tak ustawię, aby w najbardziej odchylonym miejscu na ścianie talerzyk odstawał tylko około 1 cm. No i od tego właśnie miejsca zaczynam wkręcać śruby mocujące. No i po wkręceniu pierwszej śruby zaznaczam sobie na wkrętarce miejsce, które wyznacza mi laser. No i do tego miejsca będę ustawiał wszystkie następne śruby. Pozwoli to uzyskać idealną płaszczyznę przedścianki. A na tak przygotowaną ścianę zaczynam nakręcać talerzyki. Montaż jest niezwykle prosty, wystarczy talerzyk nakręcić na śrubę mocującą. No i gotowe, ściana jest przygotowana pod płytowanie. A przed przykręceniem płyt kontrolnie sprawdzę sobie płaszczyznę. No i jak widać, jeden talerzyk musiałem sobie przesunąć, bo wyszedł akurat w gniazdku elektrycznym, ale to żaden problem. No i zaczynam montaż płyt kartonowo-gipsowych. A samo przykręcenie płyt zaczynam od skrajnych talerzyków. Gdy płytę mam już przykręconą, to nanoszę na nią miejsca łączników, tak abym wiedział, gdzie mam kręcić wkręty. A na każdy talerzyk kręcę 4 wkręty. A jeśli interesuje Cię cena robocizny takiej prześcianki, to zapraszam do opisu, tam na bieżąco aktualizuję ceny. No i gotowe, ścianka zrobiona. Teraz sobie tylko przewiercę otwory na gniazdka. No i następnie wystarczy poszpachlować płyty, ale to już jest temat na kolejny odcinek. Na dzisiaj to już wszystko, dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego, cześć!